Automatyczny naukowiec to będzie ktoś, kto właśnie opracowuje dowody twierdzeń, na przykład matematycznych. No właściwie coś, a nie ktoś. Coś, co będzie odkrywało nowe związki chemiczne. Jeżeli je, nam się uda, to, to, to sens naszego istnienia, jak również agencji, która to będzie finansować, no, będzie do zakwestionowania. To po co to robicie? Z ciekawości. My naprawdę nie wiemy, czy to działa. Ale to jest dość mocne, bo profesor najlepszego na świecie wydziału z obszaru AI mówi mi, że nie wie, czy AI działa. Budujemy nowy paradygmat. Yy, rozproszoną sztuczną inteligencję, więc zauważyliśmy, że obecny paradygmat sztucznej inteligencji jest trochę niepraktyczny. Nie trzeba transmitować wielkich zasobów danych, wystarczy transmitować małe modele. Korzystać. A z czego wynika ten nasz potencjał? Ja myślę, że mamy smykałkę do tych rzeczy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, profesor Artur Dubrawski, profesor Carnage Mellon University. Computer Science, to jest tak naprawdę najlepszy na świecie wydział z obszaru nauk informatycznych. E, no właśnie, najlepsi na świecie jesteście, panie profesorze? No cóż, ja nie wiem, jak na to, jak na to patrzę. I są różne metryki, które można użyć i prawdopodobnie. No w rankingu szanghajskim wy... w tym roku jesteście na drugim miejscu. No więc to nie jest najlepszy rok dla CMU, ale pracujemy nad tym. <śmiech> <śmiech> e, no tak, zwykle jest to miejsce pierwsze, drugie, trzecie. E, to trudno się spierać, o kto, kto jest najlepszy. po prostu. Nie patrzymy na te rankingi tak naprawdę, tylko pracujemy ciężko. I od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę, dlatego, bo w świat technologii wpompowywane są dzisiaj ogromne pieniądze. Mhm. Co takiego u was się dzieje, że jesteście najlepsi na świecie? To, że pokonujecie Harvard mnie nie dziwi, bo Harvard nie jest uczelnią informatyczną, ale to, że pokonujecie często uczelnie, tak jak na przykład MIT albo Stanford, gdzie w technologiach medycznych jest to potęga. To jest właśnie Co bardzo tam ciekawe. Tam, tam jest wyjątkowa kultura i, i to mnie tam trzyma. Wspomniał Pan MIT i Stanford. To są uczelnie zresztą o wielkim dorobku, e, które mają też bardzo dobre e, biuro public relations. CPR. Tak jest. Jeżeli ktoś przyjeżdża z Polski albo do Polski i rozmawia o nauce, high-tech, to, to zwykle ma, ma w głowie MIT i Stanford w kierunkach inżynierskich, mm -hmm. no to nasze małe CMU jest zapominane, bo nasz Wydział PR niestety nie jest taki, taki dobry. Ale, ale jest unikalna kultura. Mamy bardzo mało granic pomiędzy wydziałami, mamy mało granic pomiędzy mm, różnymi szczeblami zaawansowania w karierze. Student pierwszego stopnia może przyjść do mnie, do profesora i ze mną rozmawiać o, o czym chce. I, I to owocuje wieloma nowymi pomysłami. Większość ciekawej nauki zdarza się na, na pograniczu różnych dziedzin. I to jest, to, jest to, co, to, co u nas się udaje bardzo dobrze. E, dlatego mamy mnóstwo publikacji w żurnalach medycznych, chociaż nie mamy szkoły medycyny. E, najważniejsze, na najważniejsze Wasze osiągnięcie. Jedno. O, no to Taka ja wasza bym, wizytówka. Ja bym, no Teraz wszyscy fascynują się sztuczną inteligencją AI. O tym będziemy rozmawiać. No więc właśnie, to jest jedno z miejsc, których, których, w którym e, narodziło się AI. To znaczy? I uczenie maszynowe. Coś No, tak, no na... tam zostało wymyślone, wie pan. W 51 e, roku? No to, to tak, to w, w latach 60. Mhm. było gruntowane. Mamy noblistę profesora Simona, który był jednym z właśnie współtwórców spół, mhm. metod, e, e, powiedziałbym, matematycznych, sztucznej inteligencji. Zresztą tak to się zaczęło. Mhm. AI zostało wymyślone po to, żeby zautomatyzować dowodzenie twierdzeń. Nie było mowy o statystyce wtedy w tym, w tym podejściu. I do dziś AI nie dowodzi twierdzeń? No nie, no, były udane próby przeprowadzania tego, ale to nie jest w tej chwili. Istota tej mody, którą, mhm. którą obserwujemy. A co jest istotą? Myśmy tej mody? w pewnym momencie, jako, jako, jako społeczność badaczy w zakresie AI, dokonali zwrotu. Stwierdziliśmy, że metody czysto matematyczne trudno zastosować w praktyce. Mają dość spore ograniczenia mhm. w praktyce. I dlatego mieliśmy taki objazd przez statystykę. I statystyka stała się na, dla nas takim wygodnym narzędziem, które pozwalało nam jakoś ogarnąć bardzo niepewny świat, który nas otacza w sposób systematyczny. Większość osób, z którymi rozmawiam, i ja zresztą też, w zasadzie nie lubimy statystyki. Jest to taka bardzo nienaturalna e, dla większości ludzi nauka, ale jest ważnym narzędziem właśnie po to, żeby ogarnąć niepewność. ja to dzisiaj jest dzisiaj zwykła maszynka statystyczna? Jeszcze. No w tej chwili tak. W tej chwili tak. Ale to niesie ze sobą też ograniczenia. Więc ta, ta statystyka pozwoliła nam znaleźć masę zastosowań. Mhm. I te zastosowania wciąż rosną, jeśli chodzi o zakres y, dziedziny, w których AI może być przydatne. To jest fascynujące dla mnie obserwować, jak się to wszystko rozrasta. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tej statystyki, bo y, mówi pan profesor, że to jest tylko statystyka jeszcze, a w kontekście tego, co się dzieje we wnętrzu czata GPT. E, coraz częściej słyszę takie wypowiedzi, że tam je, zaczyna pojawiać się jakaś forma własnego wnioskowania, że tam jest coś, co zaczyna być inteligencją, taką w ujęciu właśnie zdolności do wnioskowania rzeczy, które nie zostały wprost nazwane, wprost powiedziane i statystycznie dobrane i nam potem uzewnętrznione. No tak, ale to wszystko musi być wydrukowane z danych, które ktoś yy, przedstawił temu mhm. modelowi na początku lub w trakcie jego działalności, prawda? To nie, to, to, tam, tam nie ma cudów. Wszystko ale da się przecież my, my robimy opisać. to samo jako ludzie. Przecież też odbieramy dane zmysłami i potem się. jest, w jaki sposób analizujemy, e, czyli robimy to samo. Robimy bardzo podobne rzeczy. Czy to samo, to jeszcze nie wiem, mhm. ale to wygląda z zewnątrz bardzo podobnie, więc jeżeli pan nie zapyta, czy, czy współczesne AI przychodzi test Turinga, zdaje, zdaje ten test, wydaje mi się, że tak. I to w kilku ciekawych Aspektach. Mhm. Jednym z nich jest na przykład, nie wiem czy Pan się przyglądał, ale te takie bardzo popularne large Language Models, te, te duże modele językowe, um, często się mylą, halucynują, można je głupić um, niezbyt, z niezbyt wielkim wysiłkiem. Mhm. No i to dowodzi tego, że być może nie jesteśmy jeszcze całkiem, e, e, nie, nie skończyliśmy tej pracy. Jako środowisko. Ale z drugiej strony ktoś może, może powiedzieć dość szyderczo, że no przecież ludzie też nie są idealni. Też się będzie? mylą, też gadają głupstwa. I czyta? dlatego być może właśnie takie zachowanie świadczy o tym, że, że może te, te, to ja jest coraz bliższe człowiekowi, bo właśnie nie jest idealne. A co będzie, jak skończycie? No ja nie wiem, czy kiedykolwiek skończymy. Już wiele razy były takie momenty, kiedy nam się wydawało, o tak, już teraz zrobiliśmy, co, co do nas należy i możemy, możemy sobie odpocząć. Yy, nie, pan Darpa niedawno ogłosiła na Defense Advanced Research Project Agency, jedno z głównych źródeł finansowania projektów w badaniach podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Yy, ogłosiła yy, konkurs na, na granty, na propozale, żeby, żeby, żeby zbudować automatycznego naukowca. No, i oczywiście wzięliśmy udział w tym konkursie i czekamy na wyniki. Automatyczny naukowiec to będzie ktoś, kto właśnie opracowuje dowody twierdzeń, na przykład matematycznych. No właściwie coś, a nie ktoś. Coś. No ale zbliżamy się w tą stronę, mm -hmm. kiedy to już trudno będzie odróżnić. Właśnie, to będzie na przykład e, coś, co będzie odkrywało nowe związki chemiczne, e, dokonywało odkryć nowych praw podstawowych, o których my nie wiemy na podstawie wielkiej ilości danych i eksperymentów. To nie jest tak, że wyzbywamy się tego, co jest immanentną cechą człowieka do tej pory właśnie, no czyli właśnie. odkrywanie je, praw naukowych? Jest to, jest, to, jest to ryzyko, które podejmujemy jako społeczność naukowa w tej chwili, bo jeżeli je, nam się uda, to, to sens naszego istnienia, jak również agencji, która to będzie finansować, mm, no, będzie do zakwestionowania. To po co to robicie? Z ciekawości jakie są nasze, nasze możliwości, co, co, co da się zrobić. Wie pan, y, ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o zastąpienie człowieka przez AI y, w najbliższej przyszłości. Y, myślę, że mamy jeszcze trochę czasu. O, prawdopodobnie nie w mojej generacji, może w pańskiej generacji, to, to zacznie być jakimś tam problemem. Ale to nie różni się y, tak bardzo od poprzednich rewolucji technologicznych. Mhm. Rewolucja przemysłowa zastąpiła... Konia maszyną parową. I na początku, oczywiście, To jest się taki tego truistyczny bali. zawsze przykład, mam wrażenie, z tym koniem. Mhm. Nie potrafię znaleźć innego e, podobnego. No, tutaj oczywiście wchodzimy w kwestię supremacji intelektualnej, intelektualnej rasy ludzkiej. Tak? Czyli przechodzimy z paradygmatu fizyki do paradygmatu. Zastąpienie umysłu. konia maszyną parową nie spowodowało, że stworzyliśmy jakąś inteligencję, która jest względem nas konkurencyjna. Daliśmy sobie po prostu dodatkowe narzędzie. A teraz mam wrażenie, że zaczynamy tworzyć narzędzie, które może z efektem pracy ludzkiego mózgu i w tym sensie jest naturalne, ale zaczyna nas zmieniać w sposób psychiczny, fizyczny, nawet biologiczny. Ja bym wolał myśleć o tym jako o narzędziu, a nie konkurencie. Trudno mi sobie wyobrazić zastosowania sztucznej inteligencji, które by kompletnie ominęły człowieka. Byłoby niebezpieczne sedowanie na maszyny podejmowania podejmowanie ważnych decyzji, na przykład medycznych, w kontekście opieki nad pacjentem. Dlatego wydaje mi się, że, że, że z punktu widzenia etyki, jak również właściwości operacyjnej, człowiek powinien zostać. No ale z drugiej strony na Uniwersytecie San Diego powiedział pan profesor teraz, że e, trudno zastąpić e, lekarza i opiekę medyczną przez AI, ale na Uniwersytecie w San Diego w Kalifornii w, na początku tego roku udostępniono wyniki badań wskazujące, że e, lekarze testujący odpowiedzi na porady medyczne stworzone przez człowieka, lekarza bądź AI, hmm. uznali, że bardziej empatyczne są te stworzone przez AI, czyli sztuczna inteligencja, która humanizuje, a nie dehumanizuje obszar hmm. relacji z pacjentem. Ja myślę, że człowiek może się wiele nauczyć od tych algorytmów, i wyobrażam sobie wspaniałe zastosowania tej technologii do monitorowania naszych decyzji i wskazywania alternatyw, które być może są lepsze niż to, co nam się wydaje. Więc, więc taki inteligentny asystant to, to, to byłby ktoś albo coś, co ja bym chciał mieć u siebie. Jest, na pan, biurku. Profesor, jest pan profesor bardzo blisko tych decyzji podejmowanych właśnie w Kalifornii, żyjąc tam. E, mam pytanie. Ile prawdy jest w pana wiedzy, ocenie, e, tym, że rok 2024 będzie przełomowy, chociażby jeżeli chodzi o to, co wypluje z siebie spółka OpenAI, czyli twórca Chata GPT? Trudno powiedzieć. OpenAI ma, ma wielu konkurentów, są badania prowadzone w innym kierunku. No, ich podstawowy model oczywiście opiera się na, na konstruktach językowych, ale mamy oczywiście inne rodzaje danych, tak? Więc mhm. jest jedna ważna rzecz, która się wydarzyła przy okazji popularności ChatGPT, mianowicie społeczeństwo się dowiedziało o AI. Wcześniej to była taka niszowa dyscyplina, mhm. teraz jest dostępna Masowa. dla każdego. I to powoduje wzrost zainteresowania, to dlatego Pan ze mną teraz rozmawia prawdopodobnie. Yy, I oczywiście to, to stwarza pewne szanse gwałtownego rozwoju przede wszystkim. Ponieważ teraz masowe zasoby są włączane. Chciałbym ja powiedzieć, bo udostępniamy do... wam nasze dane. Tak jest, to raz, a dwa, no właśnie, dane. Więc niestety truizm, ale garbage in, garbage out. Te, te metody będą tylko tak dobre, jak te dane, na których są wytrenowane, i te dane są w tej chwili ograniczeniem. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo oczywiście można sobie wyobrazić alternatywę scenariuszy, kiedy ja, ja samo sobie generuje dane do trenowania i samo się sprawdza. Były już takie udane, udane próby w Generative Adversarial Networks, na przykład. Były sieci neuronowe, które trenowały się, jak jedna drugą może oszukać, prawda? I i właściwie dochodziło do, do takiego efektu samotrenowania tych systemów. Tworzymy Te... dane syntetyczne. Właśnie, właśnie. No i zresztą to się robi w praktyce od wielu lat, prawda? Cała dziedzina symulacji matematycznej na tym stoi. O, o to chodzi, żebyśmy mogli wygenerować dane symulacyjne, które będą przypominały rzeczywistość, po to, żeby nie trzeba było wy wy wykonywać eksperymentów w świecie rzeczywistym, które mogą być bardzo kosztowne, a, ma, a nawet niebezpieczne. Ale jest w tym coś kuriozalnego, że my wykorzystujemy algorytmy po to, żeby potworzyć dane, a potem te dane... Wykorzystujemy po to, żeby karmić nimi algorytmy, i dopiero one podejmują decyzje względem no, kolejnych minut naszego życia. To tak działa właśnie metoda Monte Carlo, wymyślona przez polskiego matematyka z Lwowa, Stanisława Ulama, mhm. który potem pracował w projekcie Manhattan. No to właśnie taka jest, taka jest postawa działania metody Monte Carlo. Coś więcej na ten temat dla naszych widzów? O stanie Ulamie? No, jeden z członków legendarnej matematycznej szkoły lwowskiej. Mhm. Um, który, który, który wyemigrował zdaje się zaraz przed II wojną światową żeby uniknąć holokaustu tutaj w Europie no i tam znalazł, znalazł drogę kariery w Stanach Zjednoczonych Tylko 10% z Was oglądających to konto obserwuje nasz kanał subskrybuje nasze konto a to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do Was jeżeli interesują Was treści, które tutaj publikujemy zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil Wierzy Pan profesor w to, że tam w tej spółce OpenAI jest prowadzony, bo wie, projekt Q, który ma stworzyć silną sztuczną inteligencję i oni rzeczywiście ją stworzą? Ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, nie mam wystarczającej wiedzy na, to, na, na, na temat tego, co oni dokładnie mhm. robią, ale chciałem zwrócić uwagę, że mamy różne typy danych. Mhm. Oni osiągnęli pewien poziom kompetencji w analizie i, i wykorzystaniu danych tekstowych. Oczywiście mamy dane wizualne. Dane numeryczne, w medycynie mamy różne przebiegi czasowe, prawda? I tak dalej. Wydaje mi się, że, że następnym szczeblem kompetencji tych systemów będzie zintegrowane traktowanie tych wszystkich rodzajów danych. Przez pluginy? To już ja nie wiem, jak to, jak to optymalnie zorganizować w sensie informatycznym, mhm. ale zasadniczo, filozoficznie i metodologicznie. Wydaje się, że to będzie następny szczebel, kiedy nieważne będą jakie, jakie mamy dane, że, że, że ten sam system będzie w stanie wchłonąć każdy. Każdy, każdą modalność danych i, i nawet wielo, w, wiele z nich równocześnie. To ja mam tutaj pewne pytanie, dlatego, bo mówi Pan Profesor o tym, że OpenAI, bo tak było, działało głównie na danych tekstowych i obrazowych, głównie tekstowych, czyli to są dane werbalne, ale przecież źródłem ludzkiej intuicji jest to, co pozawerbalne, czyli mhm. to, co się znajduje w nas, tak jest. nieuzewnętrznione. To jak udało im się stworzyć tylko z danych tekstowych algorytm, który ma jakie zręby intuicji? Algorytm, który ma, sprawia wrażenie, że ma intuicję. Ja nie wiem, czy on ma intuicję, ktoś inny może bardziej kompetentny w analizie tego typu twierdzeń, powinien się temu przyjrzeć. Ja, ja jestem sceptyczny, ja, ja, ja wątpię, że, 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 że wszystko to, co niesie ze sobą obecna moda i percepcja społeczna tych, tych narzędzi, rzeczywiście jest realizowane przez te narzędzia. Zresztą muszę panu, panu powiedzieć, że mam poważną obawę, która się wiąże z AI. My naprawdę nie wiemy, czy to działa. W jakim sensie? No, na przykład porównajmy inne, inne gałęzie technologii czy przemysłu w lotnictwie. Wiemy, że samolot lata. No dobrze, ale żeby on mógł polecieć, to on musi przejść całą masę certyfikacji, testów, musi spełniać normy, wymogi, bezpieczeństwa i tak dalej. Przemysł samochodowy to samo. No, mamy niby autonomiczne samochody, ale one jakoś nie mogą się przyjąć na masową skalę, głównie dlatego, że że nie wiadomo, jak rodysponować odpowiedzialność prawną, gdyby coś się nie udało. Ale to jest dość mocne, bo profesor, żebym ja dobrze zrozumiał, profesor najlepszego na świecie wydziału z obszaru AI mówi mi, że nie wie, czy AI działa. No bo niestety nie możemy tego stwierdzić. Ja zacząłem mówić o statystyce, prawda? To, to był taki, taki środek dla nas, żeby zbudować wiele aplikacji tej technologii w, w rzeczywistym świecie że pomóc lekarzom podejmować lepsze decyzje, że pomóc y, operatorom elektrowni jądrowych unikać sytuacji niebezpiecznych i tak y, W medycynie. No, powiedzmy, przynosimy, ja przynoszę swoim współpracownikom po stronie medycznej narzędzia, które i polecam im, albo rekomenduję, żeby zaczęli ich używać, żeby poprawiać swoje decyzje i poprawiać wyniki swoich pacjentów w ten sposób. No ale nawet, nawet średnio inteligentny parter po tamtej stronie zada pytanie, no ale dlaczego ja mam wierzyć tej, tej czarnej skrzynce? Jeżeli ona mi mówi, że mam obciąć prawą nogę tego pacjenta zaraz natychmiast. No to jeżeli i... to jest dobra decyzja, to, to owszem, to może to dobrze. A jeżeli nie, to, to kto poniesie odpowiedzialność? Czarna skrzynka czy ja. I, no i ale sami tworzycie no jest, tą sztuczną no, intel, Tak? Więc. No sami tworzymy i mówimy. Na bazie statystycznej analizy y, działania takiego modelu, no że uważamy, że, że ten model sam określa, że jest 95 na, przekonany na 95%, że to jest e, prawdziwa. Rzecz, Ale jest dajemy sobie prawo 5% władnie, właśnie. Więc większość osób, które przeszły przy standardowy kurs statystyki, akceptuje tą, 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 tą informację i odchodzi zadowolona. Że 95% się sprawdza. I by było 94, to by się prawdopodobnie zastanawiali, protestowali, że, że być może to nie jest dość dobre dla. No mnie. tak, ale przecież to. Ale, ale, ale naprawdę inteligentny użytkownik by zapytał, no dobra, a co z pozostałymi 5%? I tu niestety na gruncie statystyki nie mamy dobrych odpowiedzi. No ale przecież tworząc modele, z większą ilością parametrów, to ta skrzynka czarna, tam pudełko czarne, czyli ten obszar halucynacji będzie coraz większy. No właśnie. No i to jest ryzyko. Które w tej chwili nieświadomie podejmujemy. Wszyscy ci, którzy używają ChatGPT i innych tego typu narzędzi, ja bym chciał, żeby nasze środowisko się skoncentrowało i wyprodukowało taką warstwę ochronną wokół tej całej technologii, która nam pozwoli, nie regulacyjną. Nie chodzi mi o regulację. Chodzi mi o weryfikację Praw... prawdziwości podejmowanych decyzji. Bo no, to byłoby ograniczenie biznesu i zarobku. No, wie pan, nie wiem, bo tak jak mówiłem, sztuczna inteligencja zaczęła się od, logik... od logiki matematycznej. Tam wszystko można było dowieść. Potem skręciliśmy w stronę statystyki, żeby przyspieszyć rozwój i zastosowania. No i nam się to udało. A teraz jesteśmy w takim punkcie, że mamy dużo zastosowań rozwoju i rozwoju, i liczba tych możliwości rośnie w sposób bardzo szybki, ale w dalszym ciągu nie mamy tej, tej, tej sieci yy, zabezpieczającej. Więc yy, yy, ja, ja proponuję, ja, żebyśmy sięgnęli do korzeni. I wzięli tą logikę matematyczną i użyli jej jeszcze raz, żeby analizować działanie tych modeli, bardzo skomplikowanych. I dowodzić matematycznie, że w pewnych kontekstach można udowodnić, że one działają poprawnie, a w tych, których nie można udowodnić, że one działają poprawnie w formacie zero-jedynkowym, no cóż, może musimy się zdać na statystykę. Myśli Pan, że to jest realne? Tak. Jeden z moich doktorantów pokazał, jak to zrobić. Ale dojść do takiego momentu globalnie, czy jest dzisiaj realne przy takim rozproszeniu? Ja myślę, że nie mamy wyjścia. Bo jeżeli mamy rzeczywiście uznać, że ta technologia ma nam w czymś pomóc, to lepiej, żeby ona była weryfikowalna. A jak wybierzemy drugą drogę? Oczywiście można wsiąść samolot, który nie przyszedł z żadnych certyfikatów. A jak się to skończy, jeżeli... Jako, jako absolwent Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej nie polecam. Mhm. No jak się to skończy, jak wybierzemy inną drogę, czyli taką, której nie stworzymy tej warstwy ochronnej? No to będziemy, to, to jest decyzja, która zakłada, że jesteśmy gotowi podjąć ryzyko, którego nie znamy. Więc to jest, to jest moim zdaniem do zakwestionowania. Jest technicznie możliwe, że osiągniemy kiedyś AI zdolną do generowania bólu? Będzie mogła mieć no i generować z tych robotyki. No, młotek może być użyty do, do, do generowania w swoim, w swoim zastosowaniu, prawda? Czyli w swoim y, założonym za, zastosowaniu, czyli do bijania gwoździ, ale można też zrobić komuś nim krzywdę. I to się zdarzało. Więc ja myślę, że tak jak z każdą technologią, AI też może być wykorzystane w sposób niecny i być może szkodliwy. Ale ja się pytam o co innego. Mi zależało, panie profesorze, na, na tym, czy. Te syntetyczne sieci neuronowe wewnątrz AI będą kiedyś zdolne do tego, żeby generować ból. Nie komuś, tylko sobie. Że tam się będzie na przykład dział ból somatyczny, że my stworzymy coś, co. Pan bo... mówi o mechanizmie samoregulacji. Tak. No właśnie, ja do tego zmierzę. Mhm. I w tej chwili to, co możemy pokazać, przynajmniej w, w, w fazie prototypowej, to jest użycie logiki matematycznej jako remedium na możliwe halucynacje i tak dalej. No ale oczywiście to, co myśmy zadem zademonstrowali dotychczas, to, to powiedzmy jest ograniczone do stosunkowo prostych modeli, ale jest przyczynek, na którym trzeba budować. Nad jakimi projektami teraz Pan pracuje? Słuchałem wielu Pana profesora wykładów i w języku polskim, i w, i w angielskim, i w wygłaszanych w Instytucie Łukasiewicza. I tam Pan zawsze mówi o takiej etycznym AI, czyli o inwestowaniu w, o, w tworzenie modeli, które ratują życie, e, zwłaszcza w sektorze medycznym. No, tak, no to właściwie to nie wiem, gdzie zacząć. Może, może najłatwiej będzie mówić no, o tym, co, co mnie obecnie fascynuje. Yy, więc zauważyliśmy wspólnie z współpracownikami, niektórymi z naszych sponsorów, że obecny paradygmat sztucznej inteligencji jest trochę niepraktyczny. Mhm. W obecnym paradygmacie, szczególnie jeżeli patrzymy na, na duże organizacje, rozległe zasoby danych itd. To paradygmat jest taki, że powiedzmy, mamy wiele baz danych, one mogą być rozproszone w różnych lokalizacjach i tak dalej. I mamy zadanie zbudować model, który wspólnie obsłuży te wszystkie centra. Może weźmy analogię szpitali, system, systemów szpitalnych. Te systemy obecnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, myślę, że w Europie jest podobnie, nie chcą dzielić się swoimi danymi z konkurentami. I to ma dobre uzasadnienie prawne, jeśli chodzi o prawa i bezpieczeństwo pacjentów, to, to, to jest uzasadnione. Oni mm -hmm. nie chcą się dzielić. No zresztą ściąganie tych danych z tych różnych źródeł, być może bardzo dużych zbiorów danych, w jedno miejsce, harmonizacja tych danych, uzgadnianie ich zbudowanie jednego wspólnego zbioru danych, na którym taki wielki model może się wyuczyć i potem eksportowanie tego modelu do użycia w tych różnych lokalizacjach, no to jest właśnie bieżący paradygmat, tak, tak to w tej chwili wygląda. Moim zdaniem to się nie da utrzymać. To, co widzimy na przykład na, przy... na wojnie na Ukrainie, wskazuje, że ta strona, która uczy się szybciej odpowiadać na zmiany taktyki ze strony przeciwnika, ta wygrywa. Więc ten obecny paradygmat zbierania danych taktycznych z różnych miejsc i komasowania ich w jednym miejscu, żeby, żeby nauczyć model, to, to trwa tyle i wymaga tyle wysiłku, że, że wyniki działania tego modelu, nawet gdyby on był rzeczywiście skuteczny na tych danych, to które widział... Już są wiedział, nieaktualne. Już są nieaktualne. Już się sytuacja przesunęła naprzód. Więc to jest nieskalowalne, to się nie da. Więc dlatego budujemy nowy paradygmat, rozproszoną w sztuczną inteligencję, distributed AI, w tym paradygmacie tak najprościej rzecz biorąc, używamy. E... Czy tworzycie nową sztuczną inteligencję? No ja nie wiem, czy ona jest nowa, jest po prostu inaczej uczona. Zamiast ściągać te dane z tych różnych źródeł, my uczymy modele na tych danych, gdzie one są. I potem po prostu dzielimy się modelami. To jest e, paradygmat Federated Learning, uczenia federacyjnego. To nie jest nowy pomysł, już ma swoje lata. Ale. ale to jest jedno, jedna z metod zażegnania tego, tego dylematu, który przedstawiłem, żeby, 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 to, żeby, żeby to rozwiązać. Więc jestem, jestem bardzo, bardzo zafascynowany tym problemem, jak to zrobić dobrze. Są różne praktyczne y, sytuacje, w których to nabiera znaczenia. Jeżeli, jeżeli mówimy o medycynie, to nie tylko są różne źródła, ale są różne systemy informatyczne, które które chciałoby się, żeby, żeby dzieliły się inteligencją i koniecznie danymi. Nie musimy wymieniać danych, widzi pan. W tym paradygmacie nie trzeba transmitować wielkich zasobów danych. Wystarczy transmitować małe modele pomiędzy tymi węzłami albo pomiędzy węzłami a jakimś centralnym mózgiem, który to wszystko mhm. agreguje. Więc, więc to ma praktyczny sens. Jeżeli te modele mogą się uczyć na dowolnie skonstruowanych formatach i bazach danych, no to również niekompatybilność tych, tych baz danych nie stanowi przeszkody, bo te modele mogą się uczyć lokalnie i być kompatybilne między sobą, a niekoniecznie musimy wymagać, że bazy danych były kompatybilne ze sobą. I na jakim etapie jesteście z tym projektem? No jest, mamy, mamy proof of concept i, i, i nie jesteśmy jedyni, którzy na tym pracują, więc jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli fajne rozwiązania praktyczne, które pozwolą nam pokonać tę formę. No to jest nadal wykorzystywanie AI w wojnie? Niekoniecznie. No niekoniecznie oczywiście, ale podobał Pan Profesor przykład militarnego No bo to wykorzystania. akurat e, tak o tym pomyślałem, bo jestem, jestem w tej chwili blisko, prawda, tego konfliktu i mm -hmm. tak mi się skojarzyło. Ale oczywiście e, można sobie wyobrazić zastosowania e, obronnościowe tego typu, e, tego typu narzędzi. Jakie jeszcze projekty prowadzicie ciekawe? Ojej, a, no mnóstwo projektów medycznych. E, tam a, na przykład e, intensywna opieka medyczna no, jest ciekawe miejsce, bo, bo, bo tam technologia nie stoi w miejscu i mamy coraz więcej czujników mierzących e, parametry fizjologiczne pacjenta e, z coraz większą, większą rozdzielczością. One generują coraz więcej danych, coraz szybciej. No i jeśli biedni medycy. Lekarze i pielęgniarki pracujący w, w intensywnej opiece medycznej muszą jakoś sobie z tym poradzić. Oczekuje się od nich, że oni jakoś przyswoją sobie te wszystkie dane i wykorzystają je do podjęcia dobrych decyzji dla pacjenta. Ale to jest praktycznie niemożliwe mhm. z tym hardwarem, który mamy, ludzkim hardwarem. Więc, więc tam jest pole do popisu do, dla AI, żeby. żeby Przetworzyć te dane i żeby wydobyć z nich tylko te informacje, które są operacyjnie wartościowe w danym kontekście. I to jest, to jest fascynująca dziedzina. Mam dla was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć Patronite'a po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami. Te treści dlatego, bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Często um, mówił pan profesor o tym, jaką to ma szansę Polska być jednym z liderów, A no tak. europejskich uh -huh. w obszarze AI. Co najmniej co najmniej europejskich. Uh -huh. Tak, mamy świetny potencjał ludzki w tej dziedzinie. Mamy bardzo inteligentnych ludzi, dobrze wykształconych w tej dziedzinie. Uh -huh. I... Ocenia pan profesor to przez perspektywę tych, z którymi pracuje w Stanach, czy tych, z którymi współpracuje w Polsce i zabiera tam na warsztaty no, ja do Stanów? O, ostatnio właśnie zabieram, no, wiem, zabieram, zabieram młodzież, ile, ile się da tylko chętnych, na staże wakacyjne. Wolelibyśmy zabrać pana profesora tutaj. No więc nie, nie, nie uchylam się. Te ty... staże są takie, że tak skonstruowane, że ci młodzi ludzie wracają do Polski mhm. i stają się takimi Zaczynami, takimi, takimi ziarenkami, które tworzą wokół siebie podobną atmosferę. Chodzi o to, żeby wie pan jakoś podnieść tą polską naukę w tych rankingach. Zaczął pan od rankingów, no więc ja niestety muszę też wspomnieć o rankingu. Ale mamy ICPC, czyli Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, gdzie UW jest lepszy niż Harvard. To oczywiście, to, 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 to. I właśnie o tym mówię. Mhm. Jest potencjał, który trzeba wykorzystać. A z czego wynika ten nasz potencjał? Ja myślę, że mamy smykałkę do tych rzeczy. Jak pan popatrzy na trójkę założycieli dziedziny uczenia maszynowego, oczywiście gdyby ich zapytać osobiście, indywidualnie, to nigdy by się nie przyznali, że to oni są właśnie twórcami tego. No tak. Bo są ludzie skromni. Oczywiście. Ale ja nie muszę być skromny w ich imieniu. No nie, wręcz odwrotnie. Więc to jest Tom Mitchell, który jest wciąż profesorem na CMU i był założycielem pierwszego Wydziału Uczenia Maszynowego na świecie u nas. E, Jaime Carbonell. E, Tom e, ma takie chwile e, nostalgiczne, kiedy przyznaje się do polskich korzeni. Tak? Tak. Jaime Carbonell e, pochodzi z Urugwaju. No i Ryszard Michalski, profesor z Polski, który pracował wiele lat w Stanach. Więc oni we trójkę wymyślili tą dziedzinę. Jak Więc jeżeli się policzy, powiedzmy, Tom Mitchell bardzo ostrożnie oszacuje go. Polskość na 50%, prawdopodobnie jest więcej. Ryszard Michalski 100%, a wszystkich jest 300%. No to połowa tego wsadu to, to, to jest polski talent. Dlatego Widzę, że no, już mamy dowody. Jak jako źródło maszyn, uczenia maszynowego enigmę, to jeszcze ten no, więc proces właśnie. może więc, więc jeśli chodzi o matematykę, jeśli chodzi o właśnie informatykę, infor, olimpiady informatyczne, wiele konkursów informatycznych wygrywanych przez polskich studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Matematyki, Informatyki No my i też no, my prawda? próbujemy tutaj. Więc, więc właśnie, więc, więc mamy kapitał, kapitalny, kapitał ludzki, to jest dziedzina, która nie wymaga wielkich inwestycji kapitałowych, finansowych, bo wystarczy parę komputerów, szczerze mówiąc, i coś w głowie, i można, można wejść na pozycję lidera. W tej samej sytuacji, w tej samej chwili, o której teraz mówimy, no tak patrząc na to, co się dzieje w nauce, w tej dziedzinie nauki w Europie Zachodniej, tam nie ma jakichś fajerwerków. To jest moment, kiedy Polska powinna wskoczyć nie jako ostatni wagonik tej kolejki europejskiej, tylko jako lokomotywa tej tego pociągu ze sztuczną inteligencją i, i wskazywać kierunki. Jesteśmy o, o wagonikiem ostatnim? Aż tak źle ja, jest? Ja myślę, że niestety, niestety zbyt wiele osób, z którymi rozmawiałem tu w Polsce, ma, ma takie defetystyczne nastawienie. Mhm. I to trzeba jakoś zmienić o 180 stopni i stać się optymistą. czyta pan profesor komentarze pod tą rozmową. Nie da się, nie można, i tak wyjedzie za granicę. E, to... Ja myślę, że w pewnym momencie zagranica już nie będzie przyjmowała, jakby tworzymy masę talentów, widzę talenty. No ja już nie chcę, nie, chcę, nie chcę spekulować. Ja po prostu widzę, widzę możliwość, widzę okoliczność, która, która jest wyjątkowa. Mamy takie okienko na parę lat teraz, które trzeba wykorzystać. I, I ja apeluję do wszystkich, którzy mogą w tym pomóc, którzy chcą w tym uczestniczyć, że powinni zabrać się do tego. Panie profesorze, ma pan na klapie flagę Stanów Zjednoczonych i Polski, która bliższa? No, szczerze. Ja myślę, że obie są bliskie, ale tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu się wykształciłem. Mam tu swoje korzenie i tego ignorować nie potrafię. Jestem patriotą i niektórzy oskarżają mnie o, o to, że jestem nieuleczalnym patriotą. I dlatego tu przyjeżdżam i zawsze jak przyjeżdżam staram się tą swoją, to swoje marzenie o tym, że Polska stała się numer jeden w EI, przynajmniej w Europie. Zakorzenić gdzieś. Zakorzenić. Popularyzować. Za... Podpuścić wszystkich. No i większość osób zgadza się ze mną. No, ale <słuch> <słuch> brakuje wykonania. Więc liczę na to, że być może nasza rozmowa trochę pomoże. Ja też na to liczę. To jest nasza misja w ogóle na tym kanale. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję. I przecież. za ten zdrowy patriotyzm. No tak, oby, oby więcej.